Chodzi o wprowadzenie rozwiązań obowiązujących w całej Unii Europejskiej. Europoseł o ustawie medialnej Zbigniew Kuźmiuk. W ustawie medialnej chodziło o to, żeby wprowadzić rozwiązania obowiązujące w całej Europie. W ustawie medialnej chodziło o to, żeby wprowadzić rozwiązania, jakie obowiązują w całej Europie. Wiadomo, że w EU nie ma podmiotów spoza europejskiego obszaru gospodarczego, które mają więcej niż 49% udziału w jakimkolwiek podmiocie medialnym, powiedział w czwartek europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. Kuźmiuk w telewizji Republika ocenił, że w Polsce jest sporo osób, które nie interesują się losami naszego państwa, nie interesują się jego interesami, są gotowi działać wbrew tym interesom i, co gorsze, publicznie się tym chwalą. To jest przerażające. Powiedział, że zachowanie Konfederacji podczas wczorajszego głosowania w Sejmie pokazało, że tak naprawdę posłowie tej partii są ręka w rękę z Platformą Obywatelską. Pomimo tego, że publicznie Konfederacja jest krytyczna w stosunku do PO, oznajmił. Europoseł zapytany o wczorajsze zgromadzenia pod Sejmem w związku z ustawą medialną odpowiedział, że ta agresja w Polsce budowana jest przez stację TVN od 6 lat. Według niego stacja ta pokazuje i pochwala wszystkie protesty opozycji i wszystkie niecne zachowania, a ludzie są przekonani, że robią dobrze. W kwestii dymisji wicepremiera Jarosława Gowina Kuźmiuk zaznaczył, że PiS zdaje sobie sprawę, że to utrudni rządzenie w Polsce. Jednak podkreślił, że nie było wyboru. Pan Gowin w ostatnich tygodniach posuwał się do rzeczy, które tolerowane być nie mogą, oznajmił.